Kiedy... Ale wypaliłem. Ognia, krzyknął generał i spadł z konia. Cześć, ja mam na imię Marcin Cichosz i chciałbym Wam pokazać mój ulubiony sposób na wędkowanie federem klasycznym. Niewielki zalew, jedna wędka, malutkie koszyki i próba dobrania się do jakichkolwiek chimerycznych leszczy. Jesteśmy na zbiorniku zaporowym, małym zbiorniku zaporowym, tak jak wspomniałem, on jest położony pięknie, jest położony w dolinie rzeki Mrogi, otoczony jest już jesienną maurą, co uważam, że nadaje tutaj pięknego klimatu. Natomiast z jednej strony, z drugiej strony są delikatne wzniesienia, jesteśmy na ziemi łódź, więc te wzniesienia nie są nie wiadomo jakie. Natomiast jest tutaj pięknie. Mogę wspomnieć, że jest to woda no kill od 2 czy 3 lat. Dzięki temu ja bardzo lubię tu przyjeżdżać i mogę tutaj łowić piękne ryby. Niestety jest tak jak wszędzie. Czasami te ryby są mniejsze, czasami dopisują, czasami nie. Złowiłem tu kiedyś leszcza bodajże 2 kg 300 z kawałkiem i to podczas zawodów, dlatego tak mnie tutaj ciągnie. Szanujemy te ryby i mamy to, co mamy. Mam nadzieję, że dzisiaj jakieś fajne ryby uda mi się pokazać. Serdecznie Was zapraszam nad tą wodę na film. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Jako, że jest to jesienne wędkowanie, takie naprawdę jesienne wędkowanie, odpuściłem sobie jakby zbyt dużą ilość zanęty. Ja bardzo lubię łowić na zanętę, stosuję czystą zanętę, ale wtedy, kiedy te ryby naprawdę chcą jeść, kiedy nie są tak ostrożne, kiedy potrzebują dużo pokarmu w postaci zanęty. Ufam, że teraz jesienią bardzo ważne są jednak robaki, a zanętę traktuję jako taki, można powiedzieć, detraktor zapachowy, plus ciekawe frakcje, które mogą znaleźć się w glinie. Zanęty na dzisiejsze wędkowanie przygotowałem bardzo mało. Taki mały pojemniczek 0,75 litra, taką kuwetkę jak tutaj widać. I to dodałem do mieszanki gliny wiążącej z ziemią torfową. Pół na pół, bo chciałem, żeby to była dosyć lekka mieszanka. Jest tutaj płytko i nie chciałem, żeby była zbyt związła. Jeden pojemnik, a zanęty, a gliny, mieszanki glin były 4, nawet 4,5. Więc można powiedzieć krótko, że ta zanęta jest tak naprawdę tylko takim zapachem w mieszance oraz takimi ciekawymi frakcjami żółtymi. W tej zanęcie można zauważyć, ona jest bardzo miałka, to jest najbardziej miałka i najbardziej delikatna zanęta z rodziny Sonu. Jest ciemna i pachnie koprem włoskim. Koper włoski mi pasuje o tej porze roku, bo myślę, że niekoniecznie aż tak bardzo słodkie zanęty są potrzebne. Raczej wolę coś takiego ziołowego i ten koper świetnie mi się sprawdza na leszcze, na płocie. Myślę, że to też jest taki mocno zapomniany atraktor, a naprawdę na te ryby potrafi fajnie zadziałać. Dodaję tej zanęty jedną część. Kiedy popatrzy się na mieszankę gliny z zanętą, to można w niej zauważyć takie delikatne, delikatnie przebijające żółte frakcje. Żółty kolor leszcze uwielbiają bardziej niż czerwony, więc te żółte frakcje są mocno wskazane, a jest ich na tyle mało, że tej ryby nie przekarmią, nie spowodują, że to łowisko wystartuje na pierwsze pół godziny, a po pół godzinie umrze śmiercią naturalną. Ono po prostu będzie sobie atrakcyjne dla ryb, będą mogły tam zaparkować i wybierać te frakcje. Krzysiu, jak idzie? Jak idzie? Thank you.
bardzo długo czekałem na jakieś lepsze branie i na robaki nic nie chciało brać. W końcu stwierdziłem, że spróbuję założyć wyciśniętą kukurydzę. No i to jest efekt małego ziarenka kukurydzy na haku. Ja wiem, w czwartej minucie było branie, wędka ładnie się wygięła i mamy ładnego leszcza. Ja to tylko z przypadku, tak żeby sobie połowić. Czasami na ten zbiornik przyjeżdżam. Nie jest to wiele razy w roku, nie udaje mi się wygospodarować tyle czasu, natomiast jeśli tylko mogę, mam jakiś wolny weekend albo dzień tygodnia, co rzadko się zdarza, próbuję tutaj przyjechać i wiem, że nigdy, ale to nigdy, a chociaż testowałem takie warianty, nie sprawdziło mi się nęcenie wstępne jakimś dużym koszykiem. Preston ma świetne duże koszyki do nęcenia, 45-gramowe, 28-gramowe, ma też bite-upy, które są bardzo dobre, natomiast od jakiegoś czasu, kiedy tu przyjeżdżam, wystarcza mi zupełnie, jeśli łowisko na start podam kilka, dosłownie kilka, 3 lub 5 koszyków zwykłych, kratkowych, wire cage, to są takie koszyki. Ten akurat ma 30 gramów, nie jest zbyt ciężki, bo przede wszystkim nie chcę robić w łowisku zbyt dużego zamieszania. To nie jest głęboki zbiornik, to jest dość płytki zbiornik. A przede wszystkim mamy teraz jesień. Ryby, ja przynajmniej tak uważam, to jest moje osobiste zdanie, że one nie lubią zbyt dużego hałasu, nie lubią, jak im się coś na głowę sypie. Nie lubią, kiedy atakuje się to łowisko zbyt dużym, ciężkim koszykiem. Czasem taka akcja ma jak najbardziej dobre rozwiązanie, natomiast nie zawsze. Ja wędkuję tutaj, zaczynając łowienie właśnie od 3-5 takich koszyków i to wystarcza. Następnie łowię bardzo małym koszykiem. Może niektórym osobom wydawać się to dziwne, ale tak jest. 3-kratkowy, taki 15-gramowy koszyk, on w zupełności wystarcza. Coś tam na szczytówce. On w zupełności wystarcza, chyba jakaś mała rybka. On w zupełności wystarcza do tego, żeby wędkować w ciągu dnia. Ja uważam, że ta cisza, którą zachowywujemy na płytkiej wodzie, dzięki takiemu delikatnemu koszykowi nam pomaga. Na pewno nie szkodzi, pomaga i te ryby, kiedy już wejdą w to łowisko, a mam nadzieję, że wejdą, nie są przez ciężki koszyk wypłaszane. To chyba będzie ryba. Nie, to chyba będzie płoć. Tak mi się wydaje. Albo jakaś niewielka, bo te płotki przy braniach kij wygina się tak, jakby nie wiadomo to, co było, a ryba niekoniecznie jest duża, to od razu można poznać, że to zwariowana płoć. Weźmiemy ją na klatę czy do podbieraka? Do podbieraka, nie będę ryzykował. Nie jest duża, ale przyjemność sprawia. O! Mamy taką płoteczkę. Co ciekawe, dzisiaj założyłem dosyć grubą żyłkę szyponową, dosyć duży haczyk, bo chciałbym jednak złowić parę leszczyków, które tu nie boją się jakby rozmiaru haka. A zobaczcie, takie maleństwo się skusiło na duży hak. Cyk do wody. Jak powiedziałem, w zbiorniku no kill należy tak robić. Nie przyjeżdżamy tutaj, żeby nałowić sobie ryb do siatki, lecz po to, żeby sprawiły nam przyjemność i żeby można było cieszyć się nimi następny raz. Do wędkowania przygotowałem się, można powiedzieć, typowo pod leszczyki. Pod leszcze większe, pod leszcze mniejsze, co będzie, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast znam troszeczkę ten zbiornik i mogę powiedzieć, że zrezygnowałem z robaków. Z robaków typu biały robak kolorowy, pinka. Zupełnie je sobie odpuściłem, dlatego że powiedzmy byłem w tym roku tutaj 2 razy, może 3 i za każdym razem, kiedy łowiłem, dodając do koszyczka białe robaki lub pinkę,
Kończyło się to zbyt dużą ilością płotek w łowisku. Ja tego nie chcę. Ja nie mam nic przeciwko płotkom. Ja je lubię łowić. Czasami są w niektórych sytuacjach bardzo pożądane. Natomiast ja uwielbiam łowić leszczyki i leszcze i chciałem po nie przyjechać, a jednak ten robak biały czy pinka powodował tutaj zawsze, że w łowisku meldowało mi się zbyt dużo tej srebrnej rybki. A im jest jej więcej, tym te leszczą później trudniej się dobrać do jedzenia, więc jakby zrobiłem to dlatego, żeby zmniejszyć szanse na łowienie płoci. One i tak będą. Zresztą tak jak widzieliście, przed chwilą złowiłem taką drobnicę. One zawsze tutaj będą. Jest jej tutaj ogrom. I one zawsze się dopadną do tego, co podajemy. Natomiast jakby zmniejszenie, a właściwie zrezygnowanie z tej ilości robaka białego, spinki powoduje, że ja daję sobie większe szanse na to, żeby one się w łowisku nie pojawiały w wielkiej ilości. No dobra, mam pierwsze fajniejsze branie jakiegoś leszcza. Nie wiem jaki jest duży, ciężko go tutaj zrozumieć. Natomiast na pewno to nie jest 200-300 gramów, jest troszeczkę większy. No, czyli powiedzmy, jak się nie mylę, to jest 500 gramów, pół kilograma. No i to już jest przyjemne łowienie leszczyków. Ja jestem szczęśliwy, mi takie ryby w zupełności wystarczają. Oczywiście chciałbym większe, bo każdy by chciał, ale to jest już to, po co tu przyjechałem, tak? Ominęliśmy płotki, koszyk dolatuje do dna, nie jest wielki. Najważniejsze są robaki i dzięki nim mamy leszcza. Chyba to będzie leszczyk jednak. Tak, bo te szarpnięcia to wskazują na leszcza. To już na szczęście ominęliśmy jakąś płotkę. No nie jest chyba duży, no nie jest taki na jaki marzę tutaj, żeby go złowić, ale takie 300 punktów, 350 gramów to będzie w sam raz. Chyba, że nas oszukuje, bo czasami tutaj też się tak zdarza. Zaraz zobaczymy. Grzecznie sobie idzie. Wystarczyło po nęceniu w sumie parę rzutów, może 15 minut, może 20. Odłowiłem kilka płotek, 3 bodajże i jakiś pierwszy leszczyk. Nie, nie jest duży. Oszukał mnie, tak jak mówiłem. Ale jest to dobry kierunek. Chciałbym, żeby się go udało utrzymać. Proszę. Chodź tu, biedaku. Skusiłeś się na piękną dendrobenę. Ładnie cię tutaj odhaczymy. Taka nieduża rybka. Z pyska jeszcze mu robaczek wystaje. Ewidentnie był głodny. Wypuścimy już go delikatnie. To już nie płotka. Niech wyleci z podbieraka do wody. Słuchajcie, tak jak mówiłem, że nie mam robaków białych, nie mam pinki, to teraz powinienem nawiązać do tego, co jest na mojej półce, bo skoro nie mam białych i pinki, co ja mogę tutaj zaserwować tym rybom? Na pewno wybrałem sobie do łowienia tylko takie przynęty, które uważam, że są przynętami najbardziej leszczowymi. Jak w mieszance gliny z ziemią mam bardzo niedużą ilość zanęty, która ma właśnie pracować jako taki atraktor, plus te żółte, piękne frakcje, to robaki tutaj to jest najważniejsza sprawa przy łowieniu ryb klasycznym federem. Ja, że chcę łowić leszcze lub leszczyki, to mam na swojej półce 4 rodzaje robaków. Przede wszystkim nie może się obyć bez ochotki zanętowej, czyli tak zwanego jokersa. To jest must have, jeżeli chodzi o łowienie leszczy. Oczywiście do tego jest ochotka haczykowa, jej starsza siostra, grubsza siostra przede wszystkim. Kasterek piękny, wymyty, żeby ładnie pachniał
i gnojaczek. Mówię tutaj nie przez przypadek gnojaczek, a może powinienem powiedzieć kompościak, bo nie jest to kupny robak. Na takie ładne leszcze, jeśli chcę łowić, taki kupny robak typu dendrobena mi odpowiada. Nie twierdzę, że jest zły, ale ja mam kompostownik gdzieś na działce postawiony, chociaż ostatnio chyba dałem im za dużo jeść, bo takie grubaski z nich się porobiły. Natomiast są to właśnie takie robaki, jakie powinny być do łowienia leszczy. I te cztery przynęty są dla mnie najważniejsze, jeśli jadę tutaj, czy jeśli jadę, chcę selektywnie łowić leszcze. Nimi muszę manewrować po mojej zanęcie, po mojej glinie, mieszance gliny z zanętą raczej powinienem powiedzieć, i próbować dopasować się w gusta podwodnych mieszkańców, no bo innej opcji nie ma. A mam rybę kolejną. W końcu udało się jakiś cykl tych leszczyków złapać. Może to większa płotka, ale to też by było miłe. Nie, leszczyk. Leszczyk. Zaraz go tu zgarniemy do podbieraka. Taka rybka. Ładna. No i do wody. Patrzcie, kto mnie odwiedził. Mój dobry kolega, on wędkuje kawałek dalej, Krzysztof. W sumie to możemy powiedzieć, że się umówiliśmy na to, że ja będę sobie dzisiaj wędkował tutaj, w tym miejscu. Krzysiek usiadł kawałek dalej. Natomiast przyszedł do mnie, właściwie poprosiłem go, żeby przyszedł, bo Krzysiek ma dzisiaj lepsze wyniki ode mnie tam do tej pory w tym miejscu. Ja złowiłem te leszcze, które widzieliście, w okolicach pół kilograma. Jeden tam był może 600 gramów, natomiast Krzysiek widziałem, ile złowiłeś już tych ładnych? 3? 4? 4. 4 miałem ładne dzisiaj leszcze, natomiast zrobiłem duży błąd, bo pierwszego dużego spiąłem w łowisku i odcięło mi ryby na jakieś 40 minut. Generalnie z Marcinem dzisiaj łowimy na ten sam towar, te same przynęty, robimy to samo, nawet na tym samym dystansie łowimy. My zawsze robimy tutaj to samo. Tak, ale wydaje mi się, bo ja tu kiedyś na tym miejscu Marcina łowiłem. Dlatego ja tutaj usiadłem, słuchajcie, bo wiedziałem, że to jest dobre miejsce. Po prostu chciałem złowić parę fajnych ryb. Jest w końcu jesień, chciałem poczuć tego ładnego leszcza. I wiedziałem, że Krzychu tutaj usiadł, połowił, dlatego ja zrobiłem to samo. On musiał się przesiąść, bo ja chciałem tu usiąść, ale okazuje się, że ryby też się przesiadły. Tak, tak. W dzisiejszym wypadzie okazało się, że i miejscu, na którym usiadłem, okazało się ciut głębsze od tego. Mm. I na wiosnę, jak tu... Ale to ciut takie... Tak, ciut, może 30 cm, może 40, ciężko mi jest to tak dokładnie powiedzieć. Ale na wiosnę, jak tu były pierwsze zawody, ja tu zrobiłem wynik 16 kg i złowiłem tam 30 leszczy, więc to miejsce jest bardzo dobre. Natomiast dzisiaj w nocy był przymrozek, jak tu przyjechaliśmy, było już powiedzmy koło zera plus jeden. No. Ja jak wyjeżdżałem z domu, to było w mieście 2 stopnie, a szybę miałem zamarzniętą. A kiedy tu przyjechałem, to ta temperatura po drodze spadała, więc jak myślę, że w nocy tutaj było zero, może nawet było z minus jeden. Nie chcę strzelać, ale tak mi się wydaje. Mamy ten sam system, mamy taki sam opracowany, żeby łowić te większe ryby. Tam zawsze płotka się zdarzy, natomiast miejsce, tak jak Krzysiek powiedział, trochę głębsze i przy przymrozku zrobiło ogromne znaczenie. Teraz wyszło słońce, jest dla nas super, ale chyba niekoniecznie dla ryb. Nie, tak jak rozmawiałem wcześniej z chłopakami trochę tam, którzy łowią dalej za mną, gdy wyszło słońce, woda się prześwietliła i ryby odcięło. Mhm. Kompletnie. Teraz pojawiają się sporadycznie, w moim przypadku większe leszcze. Bo są tam u ciebie. Tak. A na tej trochę płytszej wodzie już jest bardzo duży problem. Widziałem, co miał na haku. Na haku zawiesił kukurydzę. Zazwyczaj tak tutaj nie łowimy. Ja tutaj tak nie łowię, on też tutaj tak nie łowi. Łowimy tutaj zazwyczaj na gnojaka, na ochotki, a on z Kubanie dzisiaj złowił na kukurydzę dwa takie leszcze. Założyłem tą kukurydzę, bo dlaczego mam tego nie zrobić? No i czekam, może coś tutaj się zmieni. Trzeba przejść, no, trzeba przejść do koszyków. Do koszyków. No, zaatakuj jeszcze raz tą szczytówkę, jeszcze raz.
No, nie udało się. Jak przejść do koszyków? Omijanie płotek, omijanie drobnej ryby. Nie dam wam złotego środka, bo to nie o to chodzi. Ja mogę wam tylko przekazać to, co sam sobie wypracowałem, czy tam nauczyłem się podczas moich wyjazdów wędkarskich, ewentualnie co mogłem podpatrzeć od dużo lepszych wędkarzy. Chciałbym ominąć płotki, o którym mówiłem, zrezygnowałem z tych robaków, akurat na tym zbiorniku, bo na innym być może ten robak dla leszcza byłby wskazany. Tu nie. Nauczyłem się tutaj robić tak, żeby podczas łowienia, kiedy mieszankę wkładam do tego małoludkiego koszyczka, ona musi być bardzo dobrze ubita i nie może w żaden sposób okalać tego koszyka na zewnątrz. Kiedy ona jest mokra, okala ten koszyk na zewnątrz, po wpadnięciu do wody, mimo wszystko, zawsze, ale to zawsze coś z niego się oderwie przy spadaniu do dna. Nie jest tu głęboko, ta odległość nie jest jakaś zatrważająca, ale i tak coś od niego odpadnie. Odkryłem, że jeżeli nabiłbym tak jakkolwiek ten koszyczek, choćby mokrą mieszanką, zawsze meldują mi się płotki w łowisku. Muszę nabić koszyk, ładnie go opracować z zewnątrz, wyczyścić, żeby nic nie wystawało, tylko to, co jest w środku, było zawarte i jak wpadnie do wody, mam lepsze szanse na to, żeby łowić leszcze, które żerują na dnie, które chcą tutaj w tym zbiorniku mokrej mieszanki, które chcą wybierać robaki, te piękne kąski, te cztery rodzaje robaków, które im przygotowałem, a jak będą spadały jakieś frakcje, no to niestety będziemy mieli problem w łowisku z drobną rybą. Do nędzenia wstępnego, tak jak powiedziałem, użyłem takiego pięciokratkowego koszyka, a łowię na taki trzykratkowy koszyk. Bardzo delikatny, 15 gramów. Jeśli zastosowałbym koszyk, który jest zamknięty, który jest plastikowy, który jest innej budowy niż wire cage, czyli siatka, po wpadnięciu do wody ta mieszanka utrzymywałaby się bardzo długo w tym koszyku, zanim się wymyje. A to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby ominąć drobną rybę, żeby nic się nie odrywało w toni, żeby spadło na dno, żeby zaczęło pracować i tam wabiło rybę. Ja nie chcę, żeby ona w tym koszyku była zamknięta nie wiadomo jak długo czasu. Świetnymi koszykami do wędkowania właśnie federem klasycznym, delikatnie, utrzymując jakąś taką finezję w wędkowaniu, żeby ten koszyk wpadał lekko w łowisko, żeby nie był zbyt duży, jest właśnie ten koszyk, ale mam jeszcze zawsze ze sobą takie koszyki. One są działają na podobnej zasadzie jak wire cage. Są to koszyki z serii Hex Mesh. Te są koszykami, które mają dziurki, ale są bardziej zabudowane. I teraz dlaczego wybrałem sobie wire cage? Bo ten koszyk z dziurkami plastikowy po opadnięciu na dno również dobrze opróżni się z tej mieszanki. Natomiast muszę odłożyć to pudełko. Natomiast zajmie mu na pewno to dłużej niż w wire cage'u. Wire cage najszybciej ze wszystkich koszyków Prestona opróżnia się z takiej mokrej mieszanki. Hex Mesh użyłbym wtedy, kiedy na rybę musiałbym czekać dłużej, kiedy nie chciałbym czekać z koszykiem w łowisku dłużej niż 3 minuty. Gdybym chciał, żeby on był tam 6 lub 7, ok, plastikowy koszyk, ten Hex Mesh miałby bardzo duże zastosowanie, bo on ciut dłużej utrzymywałbym tą mieszankę i delikatnie, powoli by dozował dla tych ryb. Natomiast wire cage robi to tak, jak ja sobie tego życzę, bo ja w pierwszej fazie wędkowania potrzebuję przerzucać co 3 minuty. Mamy mały koszyk, większą płotkę tym razem, a to mnie cieszy, bo to nie jest mała płotka. To już jest taka przyzwoita, może być. I w pierwszej fazie wędkowania przerzucam co 3 minuty. Dopiero w drugiej części dnia, jeśli ryby zameldują się w łowisku, ja będę utrzymywał ten koszyk dłużej. Wtedy mogę założyć tego Hex Mesha. Takie jest jego zadanie, przynajmniej dla mnie w mojej głowie. Kolejny taki duży, ciężko dzisiaj o większe leszcze, generalnie ciężko dzisiaj w ogóle o
jakiekolwiek większe leszcze. Padają bardzo sporadycznie. Tu akurat nastawiłem się typowo dzisiaj na łowienie leszczy. Chciałem wyeliminować jakąkolwiek drobnicę, pozbyć się płotek, tylko i wyłącznie leszcze. Niestety mniejszych leszczy nie ma, pojawiają się sporadycznie duże, no ale są. I po takie właśnie sztuki dzisiaj tutaj przyjechałem. No tak, ale często niestety nie mogę ich przyciąć, wiesz, i tak trochę czekam. Mam teraz takiego gnojaka trochę dłuższego, założonego. I przy tym dłuższym gnojaczku czekam, żeby to branie było jednak trochę takie ciekawsze. Odpuszczam takie delikatne dotknięcia, bo one tutaj widzę są dzisiaj mocno takie chimeryczne i wybredne, nie? Mój dzisiejszy zestaw, jakim wędkuję, jest to kij Supera. Ale Supera w wersji SL, czyli Super Light. Należy do rodziny Supery. Ja mam większość wędek Supery, używam i zarówno do federa klasycznego, jak i do łowienia na metodę. Natomiast ta wędka od pozostałej części Supery, rodziny Supery, różni się tym, że jest delikatniejsza. Nie lubię, kiedy wędka jest zbyt twarda. Nie lubię, kiedy wędka i jej praca przypomina, by jest bardziej zbliżona do kija od szczotki niż do ładnie uginającego się blanku. Supera SL charakteryzuje się tym, bo coś tutaj mi pyknęło. Supera SL charakteryzuje się tym, że już przy drobnej rybie, przy płotce, no może nie takiej malutkiej, ale przynajmniej takiej jak dłoń, zaczyna już lepiej pracować. Przy leszczu za 200-300 gramów, nawet do pół kilograma, ona już coraz bardziej się ugina. A kiedy udaje się na nią złowić rybę taką jak leszcz kilogramowy, albo każdemu życzę dwukilogramowy, to ta wędka pracuje już bardzo mocno. Dzięki temu mogę stosować takie zestawy, jakie najbardziej lubię, czyli sztywne zestawy. Ja dzisiaj mam założone tutaj na kołowrotek Centris o wielkości 520, kij jest długości 3,35 m, czyli 11 stóp, ale Centrisy są na tyle lekkie, że świetnie mi się łowi nim przy tej długości kija. I mam założone na kołowrotek plecionkę Absolute Feeder Braid, to jest grubość 0,10, dla mnie bardzo uniwersalna, zarówno na dystansie, jak i na krótkim dystansie. I zakończyłem sobie zestaw tylko i wyłącznie przyczepioną bezpośrednio do plecionki skrętką z fluorokarbonu, żeby ładnie odstawał mi przypon od koszyczka. Oczywiście łącznikiem do koszyczka federowego, a do skrętki z fluorokarbonu jest już przyczepiony od razu przypon. Ten zestaw jest bardzo taki, można powiedzieć, toporny i twardy, więc on nie na każdym wędzisku, nie na każdej wędce sprawdziłby się, bo jakaś fajniejsza, większa ryba potrafiłaby ten zestaw po prostu najzwyczajniej w świecie zerwać, szczególnie, że często łowi się przyponami o grubości 0,10. 0,11, dlatego ten kij pozwala mi na stosowanie takich dosyć sztywnych zestawów. Jego praca jest właśnie na tyle ciekawa i elastyczność tej wędki przy większej rybie, ale już przy mniejszej, powoduje, że ja się nie martwię. W ogóle się nie martwię o to, czy mój zestaw na cienkim przyponie, twardo przyczepiony do plecionki, wytrzyma przy jakichś takich zrywach fajniejszej ryby. Na końcu tego zestawu, o którym mówiłem, mam oczywiście przypony, jest to logiczne, bez tego ciężko by było coś złowić. Natomiast jest to przypon, dzisiaj jakby nie zszedłem niżej niż 0,13. Często jesienią łowi się delikatniej, natomiast ja wierzę, że uda nam się coś tutaj fajnego złowić i chcę być wtedy zabezpieczony. A te leszczyki, które tutaj są po 300 gramów, one nie boją się tego przyponu 0,13, więc ja dzisiaj mam 0,13 na haczykach serii N30 o wielkości 18, ale używam gotowych przyponów. Dziś akurat mamy gotowe przypony. To są przypony, które są przygotowane dla wędkarzy jako gotowy produkt, ale one mają 1 metr długości. Ich zaleta jest taka, że
mając ze sobą taki krążek 2 czy 3, świetnie się mieści w półkę boczną w koszu. Wystarczy sobie przygotować podczas łowienia taką długość, jaką chcemy. Czy będzie to 50 cm, czy 70, czy może metrówka. Jest to dobre rozwiązanie, bo można mieć jakby wszystko w jednym, dwóch, trzech, czterech, zależy od wymagań i potrzeb wędkarza, krążkach. Tu jest troszeczkę głębiej niż u Marcina i te ryby pojawiają się częściej. Teraz zszedłem z miejsca nęconego, przerzuciłem się trochę w linii w bok, bo ta ryba w miejscu łowienia nie za bardzo chciała współpracować. Odsunąłem się od swojego miejsca wstępnego jakieś 2 metry na bok. No i mamy branie. Jest leszczek. Trochę mniejszy niż ostatnio się tu trafiały, bo kilka było ładnych. Natomiast jest kolejna ryba. Nie zawsze chce ona w łowisku być. Czasami jest po bokach. Ustawia się na obrzeżach nęconego miejsca. I z doskoku, z tego co obserwuję, doskakują do przynęty. I ją pobierają. O, dobra, pływa na szczęście. Taki leszczek mały. Wypniemy, wypuścimy go i przy okazji wyłowimy wypychacz. Jedna z bardziej przydatnych rzeczy przy łowieniu na klasyka, a tym bardziej jest pływający. Więc go nie zgubimy i nie utopimy. Adrenalina skoczyła. No, ciągnie się, ale taki potwór mały. Zobaczcie. Teraz już na pewno skończyliśmy ten dzień. Chyba największy dzisiaj. Marcin! Jest taka piękna. Uciekaj, ja akurat włączam kamerę do zdjęcia. Ale widzieliście. Tak jak widzicie za naszymi plecami, słońce już zachodzi, zrobiło się ciemno. Oprócz tego, że zrobiło się ciemno, to zrobiło się mega chłodno. Jak siedzieliśmy rano, było bardzo zimno. W ciągu dnia, kiedy wyszło słońce, nie wiem, temperatura odczuwalna, miałem wrażenie, że jest 15 stopni albo 17 na tym słońcu. Naprawdę, było fajnie ciepło, można było się od wody opalić. Natomiast teraz, kiedy zaszło słońce, ze 3 stopnie ja czuję na twarzy, nie? No także... jak nie więcej, zrobiło się bardzo zimno i widać to bardzo mocno po braniach ryb, bo one siadły strasznie. Zdarzyło się, że na brania musiałem czekać po pół godziny, bo niestety one nie chciały przychodzić i zauważyłem później w ciągu dnia, że i w łowisku nie było, one doskakiwały. Pojawiały się 2-3 i ginęły znowu. To miałem to samo, bo ja nie miałem dużej ryby, na którą tak bardzo liczyłem. Krzysiu złowił bardzo fajnie dzisiaj te większe ryby. One trzymały ewidentnie się w tej cieplejszej wodzie, która była w głębszym miejscu. Natomiast to jest to, co ty powiedziałeś, że ja miałem tych ryb, nie wiem,
no mniej niż 10 na pewno, przez no 8, 10, coś takiego łącznie. I żadna nie była taka duża, ale nie było regularności w braniach, czyli na przykład pojawiły się płotki, potem były pojedyncze leszczyki. Potem była przerwa, nieważne co zrobiłem i znowu złowiłem na przykład 2-3 te po pół kilo i znowu była przerwa i teraz na koniec dołowiłem jeszcze jednego leszczyka i ze dwie płotki i to ciężko jest coś wypracować w takim momencie, kiedy jest taka zmiana temperatury, tak chłodno, nie zawsze jest tak, jakbyśmy tego chcieli. Krzysiek dzisiaj mi pomógł tutaj trochę z tym materiałem i bardzo fajne ryby złowił i tak mogę go zabrać na przykład do restauracji na hot doga. No, do restauracji przydrożnej zwanej stacją paliw. Pasuje ci? Tak, o, Lotos po drodze jest to. To tak będzie. I mają dobre chińskie to. Było dobrze. Jedziemy na Chinola. Jedziemy. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. No i widzimy się na kanale Presto Innovation Polska, jak zawsze po południu, w następny piątek. Chyba właśnie nie chcą. Ale widzisz, rzeczywiście jest tak, jak powiedziałem. Łowisko się tak uspokoiło, a to zawsze tak, jak tak było. Tam jedna płotka, druga, coś, to się coś kręciło. No ale kurde, co z tego, że może się kręci, jak nie pobierają.